Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Ci żoną od lat 30, a ty byś chciałbyś mieć młodszą i bardziej zgrabną, by utuliła szarość dnia, bo jesteś świnią i ciągle żądasz. O, tu mi daj, że mi wodki do meczu piwa i nie przeszkadzaj, żono ma. Janina, 19 lat, pożycia małżeńskiego. Krystyna, 25 lat, pożycia małżeńskiego. Halina, 30 lat, mordęgi. Nie ma piwa, to twoja wina. No co byś chciał, co byś chciał, co byś chciał. Wreszcie szczęśliwa. I żadna łza, twoja łza, żadna twa łza mnie nie zatrzyma. Skończyła się już twoja gra. Apa! I teraz widzę, że ja wygrałam. Bo kto by chciał, to by chciał, to by chciał, 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 chciał mieć takiego męża kretyna. To chyba za drzewy kara. Zaczyna. Tylko nie masz, ty nie masz, ty nie masz, 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 ty nie masz chłopa. Bądź szczęśliwa, bo Bóg ciebie oszczędzić chciał. I niech to każda nie dziś dziewczyna. Tylko nie masz, ty nie masz, ty nie masz, 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 ty nie masz chłopa. Bądź szczęśliwa, bo Bóg ciebie oszczędzić chciał. A gdy masz chłopa, nie twoja wina. Tak zbudowany jest ten świat. Kocioł kulturalny, Alinka Baryt, a jak?
Cześć Wam! Tak właśnie zaczęliśmy naszą audycję. Przed Wami właśnie wystąpiły dziewczyny z kabaretu A Jak? Witam. Magda Furmanek. Witam serdecznie. I Adrianna Napiórkowska. Dzień dobry. A przed chwilą usłyszeliście ich piosenkę Kto by chciał. Dziewczyny, powiedzcie, jak to się stało, że Ty, Magda, jesteś absolwentką Politechniki, a Ty, Ada, jesteś psychologiem. Skąd kabaret? Od zawsze gdzieś tam z tyłu głowy aktorstwo przyświecało mojej działalności. Zawsze jakieś tam przedstawienia teatralne. I będąc również na studiach, brałam udział w przedstawieniach w teatrze studenckim i uczęszczałam do różnych grup teatralnych. I tam poznałam Karolinę i Marysię, nasze dwie nieobecne koleżanki, które serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Grałyśmy, o ile dobrze pamiętam, Dziady Mickiewicza, co nie było za bardzo kabaretowym przedstawieniem, ale gdzieś tam umówiłyśmy się, że coś takiego będziemy robić jak kabaret. Ja już miałam kilka tekstów napisanych. Zaczęłyśmy próbę, ale stwierdziłyśmy, że miło by było coś pośpiewać, mieć muzykę na żywo. I stąd zaczęły się poszukiwania muzyka do kabaretu, szeroko okrojone ogłoszeniami w różnych częściach Krakowa były porozlepiane. I takie ogłoszenie dojrzała Adrianna. Tak, ponieważ oprócz tego, że skończyłam psychologię, to również skończyłam Krakowską Szkołę Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Także nie tylko naukowo, ale też artystycznie działam. Któregoś pięknego dnia przyszłam do Krakowskiej Szkoły Jazzu i zauważyłam ogłoszenie i coś mnie tchnęło, że może by tak odpowiedzieć na to ogłoszenie. Bo zazwyczaj raczej nawet nie zwracam uwagi na te ogłoszenia, ale to przykuło moją uwagę. Dlaczego? Co tam było takiego? Jedno, że w żartobliwy sposób było napisane. Już teraz nie jestem w stanie przytoczyć, ale jakoś tak fajnie dziewczyny skonstruowały. Która z Was napisała? Chyba ja rozwieszałam to ogłoszenie. Cztery kobiety, cztery różne charaktery, więc to tam jakoś albo iskrzy, albo się dobrze dogadujemy, także jak w małżeństwie trochę, co nie? Ale na szczęście mamy chyba dosyć podobne poczucie humoru i też podobne granice tego, co jest śmieszne, a co już nie jest śmieszne, więc koniec końców chyba dobrze nam to całkiem wychodzi, jeżeli chodzi o tą współpracę. Na samym początku w ogóle dziewczyny mi pokazały propozycje i skeczów, i piosenek. I od samego początku miałam coś takiego, że autentycznie czytałam i śmiałam się. Następnie zaczęłyśmy też wymyślać muzykę, jakąś aranżację do poszczególnych numerów. I pierwszym takim wydarzeniem, na którym zaprezentowałyśmy się już jako kabaret A Jak, był festiwal piosenki imienia Przybory Nieby Walencja. Tak, i tam zaprezentowałyśmy nie własny repertuar, ale właśnie Jeremiego Przybory Jerzego Wasowskiego. To był bardzo miły występ. Fajnie, faktycznie taką chemię na scenie poczułyśmy, że chcemy to robić właśnie w tym składzie. I potem już były festiwale, zaczęły się. Zgłosiłyśmy się niczego nieświadome z naszym pierwszym programem na Pakę Krakowską, gdzie fakt faktem słyszałyśmy legendy o Pace i tak dalej, ale czemu nie, stwierdziłyśmy wtedy. Zgłosiłyśmy się i szczęście nam sprzyjało, bo wygrałyśmy drugie miejsce i nagrody publiczności, co dodało nam niewątpliwie skrzydeł i pokazało, że to chyba jest ta ścieżka właśnie. A co miałeś wtedy w programie? To była ta piosenka, którą Państwo usłyszeli przed chwilą. Była też piosenka o piersiach, skecz z publicznością, z panem z publiczności i monolog kabaretowy. To było 25 minut. A, jeszcze solo na ukulele, zapomniałam. Tak, także mocno muzycznie było. A gracie dzisiaj dalej te same skecze? Jak na nie dzisiaj patrzycie? Tak, gramy te skecze, bo te 25 minut przerodziło się w godzinny, do półtorej godziny program. To jest nasz pierwszy program Matki, Żony i Kucharki. Następnie stworzyłyśmy drugi program, tak około godzinny, Misja Męskość dla Mężczyzn. I właśnie z tymi dwoma programami jeździmy po Polsce. A obecnie pracujemy nad programem numer 3. Jak pracujecie na co dzień? Ile czasu zajmują wam próby?
czas naszych prób jest troszeczkę uzależniony od tego, na jaki festiwal, czy konkurs, czy występ aktualnie się przygotowujemy. Zawsze ta praca jest intensyfikowana przed paką, ale też przed takimi festiwalami jak Mulatka, czy festiwal w Lidzbarku, albo teraz miałyśmy przyjemność występować na Ryjku, no to wtedy te próby są rzeczywiście nawet 4 razy w tygodniu, po kilka godzin, nawet do 8 godzin. Natomiast normalnie staramy się, żeby te próby były przynajmniej 2 razy w tygodniu po kilka godzin. To jest, rozumiem, wasza pasja. To nie jest wasz zawód. Chciałybyśmy, żeby to był zawód. Robimy wszystko, żeby to właśnie w tym kierunku szło. Staramy się wkładać w naszą pracę bardzo dużo serca. Też dbamy o to, żeby cały czas udoskonalać, czy nasz warsztat aktorski, muzyczny, wokalny. No i tak jak mówię, oby to szło w kierunku takim, żebyśmy mogły się zajmować tylko tym. Wtedy byśmy były chyba najszczęśliwsze. Jakie macie pomysły? Jak często w ogóle macie pomysły? Czy macie kiedyś brak weny? Jak tworzycie? No to myślę, że najlepiej jakby na to pytanie odpowiedziała Madzia, która jest specjalistką w tej kwestii. Gdybym była specjalistką, może byśmy już były gdzie indziej. Szczerze powiedziawszy, no tak, istnieje coś takiego jak brak weny i doświadczam bardzo często takiego stanu. To nie jest tak, że po prostu siądę, o, teraz napiszę dobry sketch. No, zupełnie nie. Nad ostatnim sketchem, które wystąpiłyśmy na pojedynkach tegorocznej paki, sketch był pisany na potrzeby Ryjka w listopadzie i cały czas ewoluuje. Już chyba jest milion wersji tego sketchu, chociaż moim zdaniem idzie w dobrą stronę, także nad tekstem trzeba pracować i najfajniejsze rzeczy tak naprawdę przychodzą na próbach. Ja robię szkielet, zarys, jakąś moją wizję, która gdzieś tam się urodzi w zbojach mózgowych, a później przynosząc tekst na próbę, to tak naprawdę zaczyna się prawdziwa praca. Dziewczyny dorzucają każda swoje 3 grosze i wtedy robi się faktycznie bogaty, fajny sketch z pomysłami wszystkich, bo tak naprawdę ja nie jestem sama w stanie stworzyć czegoś tak fajnego, jak stworzymy to we 4. A czy w czasie występu zdarzyło wam się kiedyś zapomnieć, musiałyście improwizować, coś zmieniacie w trakcie? Albo to raz. Tak, tak. Na szczęście też wspieramy się na scenie, czy mamy swoje rytuały przed występem i chyba mamy po prostu poczucie bezpieczeństwa na scenie, że nawet jeżeli któraś zapomni jakiegoś tekstu, to druga ją podratuje, coś zaimprowizuje i koniec końców dajemy radę. Tak. Zdradźcie mi te tajemnice, jak rozśmieszyć widownię? Jakbyśmy miały jedną receptę, która zawsze się sprawdza, to byśmy pewnie już dawno były sławne. To jest troszeczkę tak, że ten sam program grany w różnych miejscach ma zupełnie różne reakcje. Czasami jest tak, że jesteśmy zdziwione, że jakiś fragment śmieszy niektórych ludzi, bo my myślimy, przecież to w ogóle nie planowałyśmy, żeby to był jakiś gag. A czasami jest taka publiczność, która tak słucha, wsłuchuje się w tekst, że potrafi zareagować na nawet najdrobniejsze jakieś smaczki, które poukrywałyśmy. Także nie ma jednej recepty, po prostu są różne publiczności. Jedyne, co możemy robić, to po prostu starać się dobrze bawić na scenie i jak publiczność to podłapie, to tym lepiej. A co was bawi? O czym robicie przede wszystkim swoje skecze? Dużo jest skeczów o relacjach damsko-męskich. Staramy się pokazywać świat z kobiecego punktu widzenia. No trudno by było pokazywać z męskiego punktu widzenia. Z mężczyzn, no często żartujemy z mężczyzn, z ich zachowań, ale nie wyśmiewamy. Nie, broń Boże, nie. Uwielbiamy mężczyzn. Tak. Głównie śmiejemy się same z siebie, z tego, co nam się przytrafiło w życiu, w sklepie, w podróży. Mamy dużo doświadczeń z podróży. Bo tak naprawdę to, co nas otacza, przysparza nam masę pomysłów i daje dużo weny. Czyli w waszych skeczach można odnaleźć sytuację z waszego życia, rozumiem? Oczywiście, całe mnóstwo, tylko trzeba uważnie patrzeć i dopasowywać, które wydarzenie jest z życia której. A na co dzień, skoro właśnie na scenie musicie rozśmieszać widownię, czy na co dzień też rozśmieszacie swoich znajomych, czy już raczej macie dosyć? Chyba nie robimy tego na siłę, tylko po
prostu, nawet jak właśnie przebywamy między sobą, no to też cały czas śmiejemy się do siebie, opowiadamy jakieś historie śmieszne z życia, także to chyba takie naturalne dosyć. Z charakteru wynika, tak rozumiem, tak. Cały czas. Oj, myślę, tak. że jeżeli chodzi o rozśmieszanie poza kabaretem, to Marysia i Karolina brylują, bo my z Adrianem jesteśmy bardziej takie obserwatorami, tak mi się wydaje. Ale jak już coś powiemy, to... To punkt. A co wam się podoba lub nie podoba w innych kabaretach? Wkopałaś nas na minę chyba z tym pytaniem. Nie musimy podawać nazw, ale tak mniej więcej, jakie tendencje? Tendencje kabaretowe są bardzo komercyjne w dzisiejszych czasach. Kabaret, jak ktoś to trafnie ujął, stał się sztuką dla mas, tak naprawdę. Stąd te wszystkie kabaretony i tak dalej, więc to jest niefajne moim zdaniem, że kabaret stara się na siłę dotrzeć do dużej ilości osób, do tysięcy, do milionów i gdzieś gubi to, co miał na początku, czyli takie dążenie do bycia na takim naturalnym i do przedstawiania rzeczywistości w krzywym zwierciadle, ale jednak w jakiś taki sposób metaforyczny, przemyślany za pomocą różnych środków, tak żeby odbiorca rzeczywiście miał szansę połączyć różne fakty, zauważyć coś, co jest ukrytego, czy móc zanalizować jakąś sytuację. Natomiast no, nie mówimy, że wszystkie kabarety idą w tę stronę, natomiast tendencja rzeczywiście jest taka, żeby właśnie podawać ten żart bardzo na tacy, tak, bardzo wprost i żeby zahaczać o takie tematy, które w dużej mierze już są bardzo mocno przemielone. A co wam się podoba na przykład w konkurencji? Ja bardzo lubię łączone formy. Bardzo lubię Fair Play Crew, który używa właśnie ruchu scenicznego i tańca do tego, żeby rozśmieszać ludzi. Uwielbiam grupę Mozarta, którzy znowu za pomocą muzyki przedstawiają żart. No i też takim kabaretem, który od lat nas inspiruje, jest kabaret Hrabi, który rzeczywiście właśnie przedstawia i żart na poziomie, i grę aktorską, która no jest niesamowita. Za każdym razem miał go oglądać po raz kolejny i kolejny ten sam sketch i za każdym razem co innego wyłapuje, zupełnie inne smaczki. Także no, dla mnie to jest niesamowity kabaret, który też daje nadzieję na to, że można osiągnąć sukces, prezentując kabaret ambitny. Bardzo dziękuję za audycję. Z nami była Magdalena Furmanek i Adrianna Napiórkowska. Kabaret A Jak, bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie.